Cześć, witajcie. Dzisiaj Golf 8 po liftingu zapraszam. Prezentowany egzemplarz to kombi 1.5 ETSI 150 koni pod maską. Jak kombi to wiadomo, Volkswagenie wariant. Kolor nadwozia to szary Delfin Metallic, 18-calowe alufelgi o handlowej nazwie Catania. W wyniku przeprowadzonego liftingu zmiany stylistyczne zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz są niewielkie. Mogę nawet powiedzieć, że wewnątrz nieco większe, ale każdy fan motoryzacji rozpozna ten samochód bez problemu. 1.5 ETSI, miękka hybryda, 150 koni, 250 Nm. Dobrze znane źródło napędu z innych modeli Volkswagena. Ostatnio jak robiliśmy recenzję nowego Tiguana, to też był wyposażony w taką właśnie jednostkę napędową. Nie ma górnej osłony, więc wszystko widoczne doskonale. Dosyć ciasno ta jednostka napędowa tutaj upchana pod maską. W stylu, jak widać, nie ma siłowników. Golf Variant, czyli wariant rodzinny, że tak to powiem. Golf z plecakiem, mnóstwo miejsca na bagaże, 611 litrów i to jest właśnie wzór bagażnika, jak chodzi o klasę kompakt. Tu na pewno zmieszczą się wszystkie wakacyjne pakunki czteroosobowej rodziny. Kanapa składana 60x40, przebicie na długie przedmioty, półeczka z prawej, półeczka z lewej, gniazdo 12-woltowe, lampeczka LED-owa po prawej stronie, możliwość składania oparć stojąc z tyłu za samochodem, ergonomia w każdym miejscu na najwyższym poziomie, solidne uchwyty do mocowania dużych bagaży, a pod tą sztywną przegrodą koło zapasowe dojazdowe. W tym konkretnym egzemplarzu klapa zamykana i otwierana elektrycznie, a jak zamykana elektrycznie, to konsumencki test dratka zdany na 5 z plusem. Roleta nie jest elektryczna, ale jest dwustopniowa. Możemy ją zamknąć w połowie, bądź całkowicie. Wspomniane wcześniej felgi o nazwie Catania. Samochód jeździ na Bridgestone'ach Turanza. Rozmiar gumienia to 225/40x18. I zastanawiam się, jaki mają wpływ te konkretne opony na hałas w czasie jazdy tym samochodem, gdyż ten samochód, co zobaczycie później, jest nieco głośniejszy aniżeli inne. Miejsca mnóstwo, jak w każdej ósemce. Robiliśmy już kilka recenzji przed liftów. Po lift, jeśli chodzi o wymiary, nie urósł. To również miejsca mnóstwo w każdej płaszczyźnie, na wysokości głowy, tak na dwie płaskie dłonie. Fotel jest w pełni elektrycznie regulowany z pamięcią ustawień ErgoActive, czyli niesamowicie ergonomiczny, z bardzo dobrym podparciem bocznym, wykonany ze świetnych materiałów, w pełni elektrycznie sterowany. Także tutaj nikt nie będzie narzekał. Oczywiście kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. Każdy bez problemu znajdzie ergonomiczną pozycję. I tak dla przypomnienia, tak samo jak w przedliftach, tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Mnóstwo miejsca na tylnej kanapie. Nie patrzcie na fotel Bartka, bo Bartek, wiadomo, realizując ten materiał, jest mocno odsunięty do tyłu. Fotel ustawiony pode mnie, fotel kierowcy. To tutaj miejsca w drugim rzędzie, w każdej płaszczyźnie. Mnóstwo, powtórzę się. Mogę nawet swobodnie usiąść na środku, nie przycieram łysiną o podsufitkę. Duży tunel środkowy, a napęd samochodu tylko na przednią oś. Trzecia strefa klimy, nawiewy, dwa gniazda USB typu C. Z przodu te gniazda są 45-watowe, nie wiem czy z tyłu również. W pełni LED-owe lampeczki dotykowe. Niekiedy, jak widać, trzeba dwa razy puknąć, żeby zadziałała. Dwa uchwyty na napoje, tutaj mięciutko i przebicie, to widzieliście od strony kufra. Kanapa i oparcie tylne wykonane ze świetnych materiałów, podobnie jak fotele przednie. Raczej z myślą o dwóch osobach aniżeli trzech, choć widzieliście, że mogę tu swobodnie usiąść, ale dwójce pasażerów to będzie znacznie wygodniej aniżeli trójce, jeśli chodzi o jazdę z tyłu. I sofiksy dla trzech fotelików, z przodu i dwa z tyłu. Drzwi otwierają się pod dosyć dużym kątem, ale do kąta prostego sporo brakuje. Niemniej jednak wystarczy to do swobodnego zapinania fotelika dla dziecka. Materiały boczek drzwi przednich świetne, w każdym miejscu świetne. Tutaj wyściołanie takie filcowe, ale nie jest to tani filc absolutnie. Wszystko jest eleganckie, tak podpowiada mi zmysł dotyku. Fajny dekor w tym miejscu i przejdźmy do tyłu. Z tyłu jest elegancko w tym miejscu, tu jest również mięciutko, tu również fajnie, fajne wyściołanie, a to tworzywo jest twarde, a na boczku drzwi przednich było miękkie. Fotel kierowcy regulowany w pełni elektrycznie, a fotel pasażera mechanicznie. I w tym miejscu nie ma regulacji podparcia UD. Tu jest wysuwane podparcie UD, czego nie ma w fotelu pasażera. Materiały eleganckie, wszędzie mięciutko, tutaj fajny dekor, nawet tu jest mięciutko. Tunel środkowy nieco bardziej twardy i z pianoblek, które nie jest czymś, co lubię, no ale dobra. Ładowarka indukcyjna w tym miejscu, ręczny elektryczny autohold, niewielki selektor do zmiany trybu jazdy, mała półeczka, dwa uchwyty na kubki, gniazdo 12-woltowe, dwa szybkie gniazda USB typu C o mocy 45 W. Mięciutki podłokietnik, a pod nim niewielkich rozmiarów schowek. Świetna kierownica, gruba, elegancko przeszyta, bardzo dobrze leży w dłoniach. Podgrzewany wieniec kierownicy to jest z kolei część pakietu zimowego. Virtual cockpit z możliwością personalizacji, jak to w wielu innych Volkswagenach, wielokrotnie to pokazywałem, nie chcę dublować materiału. 12,9 cala
przekątna tego ekranu multimediów. Tablet pionowego startu, nie każdy to lubi, mi to osobiście nie przeszkadza. Napiszcie w komentarzu, czy to lubicie, czy nie. W przedlifcie ten tablet był moim zdaniem lepiej wkomponowany, aniżeli ten. Wszystko regulowane dotykowo, przydałoby się trochę fizycznych pokręteł, ale Volkswagen robi to suwakowo, dotykowo. Działa to wszystko dobrze, myślę, że nawet lepiej, aniżeli w przedlifcie, ale też przypomnę się, nie każdy to lubi. Jeśli chodzi o te upierdliwe gongi, które niszczą nam przyjemność z jazdy, to podobnie jak w Tiguanie, w bardzo łatwy sposób można się ich pozbyć. Właśnie udzielamy instruktażu sygnalizacji przekroczenia prędkości i po sygnalizacji. Pozbyłem się w tym momencie tych paskudnych gongów. Można to za pomocą kilku kliknięć w bardzo łatwy sposób dezaktywować. Jeśli chodzi o głośność prasy dmuchawy, 7-biegowy zakres. Pierwszy, drugi bieg dmuchawa niesłyszalna. Od trzeciego biegu delikatnie ją słychać. 7. bieg to już spory hałas, tak jak w każdym samochodzie, a zarazem ogromny huragan. Fani gadżeciarstwa mogą całą noc spędzić w garażu. Ambientowe podświetlanie, mnóstwo kolorów. Można sobie tutaj wszystko personalizować według własnych upodobań, ale to tylko i wyłącznie gadżety. Czy na pierwszy rzut oka rozpoznalibyście, który jest przedlift, a który polift? No to powiem, że ten jest polift, a ten jest przedlift. Minimalne zmiany, spójrzcie na reflektory i spójrzcie na przednie zderzaki tych dwóch samochodów. Przypominam, że to jest polift. Te zmiany są niewielkie, ale jednak są. Wprawne oko to szybko wyłapie. Przedlift hatchback, polift hatchback z oświetleniem IQ Light. W przypadku hatchbacków przedlifta a polifta, szczególnie z IQ Light, ta różnica jest wyraźna. Łatwiej rozpoznać Golfa polifta z tyłu, aniżeli z przodu. Jeździmy dzisiaj demonstracyjnym kombiakiem, z tego względu, że na hatchbacka już ktoś był zapisany, ale mają tutaj w firmie Ignaszak Konin tych Golfów całe mnóstwo. Wiadomo, polift jest aktualnie mega nowością, więc każdy chce się nim przejechać, stąd my akurat wylosowaliśmy kombi. Tak to jest w polifcie Volkswagen 50, w przedlifcie tej 50 nie ma. To 50 to nie oznacza, że poliftówka jest 50 euro droższa, nie, nie. To znaczy, że Golf jest na rynku od 50 lat. I szybki rzut okiem do wnętrza Golfa 8 przedlifta, spójrzcie na ten tablet na środku deski rozdzielczej. I szybciutko wnętrze polifta, tablet pionowego startu, nieco inaczej aniżeli w przedlifcie. Łączny przebieg 99 km, gdy otrzymałem go do recenzji, było bodajże 51 albo 52, czyli niecałe 50 siedzę za kółkiem i powiem, że Golf to Golf, tak jak w każdym Golfie, czuję się tutaj na pokładzie całkiem dobrze. Recenzja realizowana w okolicach Konina, a jak Konin to autostrada A2, mimo że samochód ma niewielki przebieg, to mam zgodę właściciela, w tym wypadku dealera firmy Auto Ignaszak, której bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego nowego Golfa do recenzji, na wykonanie pokazu dynamiki 50-140, 1.5 miękka hybryda ETSI, 150 koni, 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 7-biegowe DSG i za małą chwilkę moja prawa stopa tradycyjnie powędruje w podłogę, na razie w normalnym drive'ie. Jest dobrze. Jeżeli jesteś tatusiem, wozisz rodzinę, miejsca w kufrze mnóstwo, to ta jednostka spalinowa 1.5 ETSI w zupełności Tobie wystarczy. 140 w okamgnieniu, nie jest to sportowiec. Jeżeli chcesz sportowca, wybierz wersję GTI. Przed nami drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. Selektor, zmiany biegów na dół, tryb sportowy, SK na wyświetlaczu i druga próba dynamiki. Minimalnie lepiej, ale tylko minimalnie. Normalny drive w zupełności wystarczy. W sporcie samochód był troszkę bardziej dynamiczny, ale ta różnica jest naprawdę niewielka. A jak to jest z hałasem w nowym Golfie 8 po lifcie? Powiem tak, powietrze opływające samochód jest wyraźnie słyszalne. Gdzieś tu w okolicach lusterek, w okolicach nadkoli, szumy toczących się opon też słyszę. Jednostki napędowej w trakcie normalnej jazdy nie słychać, w trakcie dynamicznej czy przyspieszania owszem jest ona słyszalna. Już milknę, spójrzcie na ten prosty sonometr. Średnio około 67-68 dB i powiem, że na tle innych samochodów ten samochód rzeczywiście jest głośniejszy. 140 na liczniku, 2500 obrotów na minutę, 7-biegowe DSG, świetnie zmienia biegi, absolutnie nie ma laga, nic nie szarpie przy zbijaniu, praca skrzyni jak najbardziej prawidłowa. Samochód, jak widać, 7 długa, absolutnie się nie męczy, można nim śmiało pomikać autostradą. Próg zwalniający 20 na godzinę,
poprawnie, sztywniacha, mocno sztywne zawieszenie, resztę nierówności odfiltrował ten mega wygodny fotel. Dorzucę jeszcze, że nie ma tutaj DCC, konwencjonalne zawieszenie w tym konkretnym egzemplarzu. Wyboisty odcinek drogi, tym razem Golf 8,5, jak niektórzy mówią, wariant, wersja style, na konwencjonalnym zawieszeniu. Powiem, że tłumi bardzo dobrze, jest sztywno, aczkolwiek jak koło wpada w dziurę, to wyraźnie to słychać, praca zawieszenia głośna. System kamer 360 stopni, obraz dobrej jakości, tak na czwórkę. Kamery 360 stopni w wersji style to również opcja. Zawieszenie pracuje relatywnie głośno, o czym wspominałem przed chwilą, ale wewnątrz nic nie żyje własnym życiem. Golf jak to Golf, zawsze bardzo starannie wykonany i zmontowany. A jak prowadzi się nowy Golf? Prowadzi się jak po sznurku, bardzo dobrze. Pomimo ogromnych wychyłów, prowadzenie pewne. Jaki jest nowy Golf? 8 po lifcie, dla niektórych to Golf 8,5. Taki sam solidny jak wszystkie Golfy od 50 lat. Ten jest jeszcze dodatkowo mega przestronny, wykonany ze świetnych materiałów. Bardzo starannie wszystko dopracowane we wnętrzu, tylko nieco głośniejszy. I patrząc na jego cenę, to zastanawiam się, czy jest on bardziej samochodem dla Schmidta Millera, czy do Kowalskiego i Nowaka, bo 150 tysięcy za warianta w wersji Style 1.5 DSG to nie jest, myślę, niska cena. A ten konkretny egzemplarz z kilkoma pakietami, z pakietem zimowym, z matrixowymi LEDami, to wydatek rzędu 176 tysięcy złotych. Samochód często żegluje, wystarczy popatrzeć na obrotomierz i robi to znakomicie. Płynność przełączania pomiędzy trybem żeglowania a uruchomieniem jednostki napędowej, jak w najlepszych samochodach Toyoty. Gdy w trakcie cofania zbliżasz się do przeszkody, to ten gong informujący o zbliżającej się przeszkodzie jest szalenie intensywny i myślę, że każdy od razu naciśnie pedał hamulca, żeby nic nie zbroić tam z tyłu. No, intensywność nie ma sobie równych w żadnym innym samochodzie. W tym miejscu pragnę jeszcze bardzo serdecznie podziękować firmie Ignaszak Konin z siedzibą w Modle niedaleko Konina za udostępnienie mi tego nowego Golfa do recenzji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się większej liczby szczegółów albo odbyć jazdę testową, skontaktuj się z nimi, a tam specjaliści do spraw sprzedaży roztoczą nad Tobą fachową opiekę. I to wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć.